Polska-Austria 1-3. Człowiek niby wiedział, a jednak się łudził. Biało-czerwoni nie sprostali zadaniu. Dzisiaj trzeba było wygrać przeciwko drużynie Ralfa Rangnicka. Ostatecznie przegrywamy po bardzo słabej, zwłaszcza drugiej połowie, ale do niej jeszcze dojdę. Żegnamy się z Mistrzostwami Europy, bo właściwie tym wynikiem odpadamy z tego turnieju. Niestety nie da się punktować z tak słabą grą w defensywie. I nie mówię tylko, nie wiem, o Pawle Dawidowiczu, o Janie Bednarku, o Jakubie Kiwiorze, ale reprezentacji Polski jako kolektyw. Jeżeli tracisz 5 goli w 2 spotkaniach, to jest to absolutna katastrofa. Nie można wtedy liczyć na wyjście z grupy nawet z 3. miejsca. Reprezentacja Polski traci bramki właściwie w każdym spotkaniu. Takim wyjątkiem był baraż przeciwko reprezentacji Walii i oczywiście wtedy po serii rzutów karnych, bo nawet bramek nie trzeba strzelać przez 120 minut, żeby w takich momentach móc cieszyć się z awansu, móc cieszyć się ze zwycięstwa w cudzysłowie, więc defensywa zawiodła dzisiaj przede wszystkim. Ale z czego to wynikało? Moim zdaniem przede wszystkim ze złych decyzji, jeśli chodzi o podstawowy skład Michała Probierza. Źle zestawiony środek pomocy. Mowa tutaj m.in. o Bartoszu Sliszu czy Jakubie Piotrowskim. Piotr Zieliński, brawo, nasz najlepszy piłkarz, jeśli chodzi o tych 10 zawodników biegających po boisku, plus Wojciech Szczęsny. Im można podziękować. Reszta to chyba zasłona milczenia. Natomiast szczególnie rzucili mi się w oczy właśnie ci dwaj zawodnicy. Jakub Piotrowski, zmieniony już po pierwszej połowie, i Bartosz Slisz także na tej intensywności podyktowanej przez Austriaków nie dowoził. I przez to, jak piłka przechodziła drugą linię biało-czerwonych, to problemy pojawiały się także w bronieniu. Indywidualne błędy, było ich bardzo, bardzo dużo. W wykonaniu Pawła Dawidowicza, który wskoczył do składu po kontuzji za Bartosza Salamona, i czy wyglądał od niego lepiej niż piłkarz Lecha Poznań w meczu z Holandią? No nie. Wyglądał, wydaje mi się, znacznie, znacznie gorzej. Był po prostu piłkarzem słabszym niż Salamon. To był wybór zły, ale nie zwalam tego tylko na Pawła Dawidowicza, bo również Janek Bednarek no nie pomógł nam. Chyba najmniej z tej trójki defensywy można winić Jakuba Kiwiora. Wszystkie te decyzje Michała Probierza, jeśli chodzi o jedenastkę, bo 4 zmiany zostały wprowadzone w porównaniu do tej rywalizacji z Oranie, miały na celu, tak przynajmniej wyglądało to na papierze, zwiększyć nasze szanse w tej bitce, w tej walce fizycznej przeciwko reprezentacji Austrii, która bardzo agresywnie prezentuje się na tym turnieju. Była najbardziej agresywnym zespołem po pierwszej kolejce spotkań. To pewnie na celu miało też zestawienie dwójki środkowych napastników w osobach Adama Buksy i Krzysztofa Piątka. Kacper Urbański usiadł na ławce rezerwowych, a mam wrażenie, że w środku pola brakowało tej jeszcze jednej postaci, brakowało Zielińskiemu kogoś, z kim mógłby pograć w piłkę. Zieliński w tę piłkę grał właściwie sam. Krzysztof Piątek bardzo często tracił futbolówkę, kiedy dostawał ją do nogi, natomiast w pierwszej połowie obronił się oczywiście strzelonym golem. Natomiast reprezentacja Polski, no tak, katastrofa absolutna w pierwszym kwadransie. Tak zwany Gianfranco Obstranko wkradł się do gry naszego zespołu. Wymieniliśmy bardzo mało celnych podań w ostatniej tercji, tej najbliższej bramkarza reprezentacji Austrii. Właściwie nie istnieliśmy w ataku, a bardzo panikowaliśmy w obronie i zakończyło się to po prostu też szybką utratą bramki. Fajne chłopaki, które miały zostać w hotelu, to cytat z Wojciecha Szczęsnego, niestety przyjechały dzisiaj na Stadion Olimpijski w Berlinie. Fajne chłopaki wyszły na boisko i były za fajne te chłopaki dla reprezentacji Austrii, zwłaszcza w pierwszych 15 minutach. Potem nastąpiła poprawa, potem nastąpiła pobudka. Biało-czerwoni ruszyli do ataku, skonstruowali kilka akcji. Najpierw Nikola Zalewski nie wykorzystał bardzo dobrej okazji, ta piłka mu podskoczyła. Mieliśmy też rzut wolny Piotra Zielińskiego i wspomniany oczywiście ten gol na 1-1 Krzysztofa Piątka, który był takim bonusem, myślę, w pierwszej połowie, bo jednak Austriacy, wydaje mi się, delikatnie lepiej prezentowali się od ekipy
Michała Probierza. Szybka reakcja w przerwie. Najgorszy Piotrowski zjechał do bazy. Nie rozumiem, dlaczego akurat on dostał te szanse, skoro w meczu z Turcją, tym finałowym teście przed Euro 2024 zaprezentował się słabo. Michał Probierz zmienił go w tamtym spotkaniu już w po pierwszej połowie i wszedł Jakub Moder. Podobna sytuacja, podobny scenariusz miał dzisiaj miejsce w Berlinie, więc tak jak już mówiłem, tutaj jednak bardzo mocno nietrafione te zmiany i tak samo zresztą w przebiegu drugiej części spotkania. Mieliśmy taki moment między 55, 60 minutą, kiedy zaczęliśmy prezentować się naprawdę dobrze. Austria zrzuciła, tak chyba trzeba powiedzieć, na drugi bieg, wycofała się, my zaczęliśmy stwarzać im problemy. Był też rzut wolny Piotra Zielińskiego, było kilka ciekawych sytuacji, przejście do bocznej strefy, ładna indywidualna akcja Nikoli z Zalewskiego. Natomiast oczywiście nie wykorzystaliśmy powiedzmy tego momentum, nie strzeliliśmy gola i co się dzieje później? Michał Probierz idzie all in, wprowadza dwóch napastników w tym samym momencie, jeszcze przed rzutem wolnym wykonywanym przez Zielińskiego. Ta piłka trafiła niestety w mur Austriaków. Wchodzi Lewandowski, wchodzi Świderski, no i niestety niewiele ci zawodnicy dali. Kapitan ku naszemu zaskoczeniu usiadł na ławce rezerwowych, szybko złapał za agresywne wyjście w powietrze, uderzenie łokciem przeciwnika, żółty kartonik. Miał jedną ciekawą akcję, odegranie do Świderskiego, natomiast to było mało. Miał bardziej Lewandowski absorbować rywali, miał bardziej współpracować też z nim Karol Świderski. Mieli po prostu wprowadzić w tarapaty defensywę Austriaków. Ja miałem taką nadzieję, że ten momentum jeszcze się podbije w wykonaniu reprezentacji Polski. To nie nastąpiło. Kadra zaczęła się rozpadać, kadra zaczęła się rozsypywać. Austriacy nas podłapali, ruszyli do ataku i to co mówię, piłka, która przeszła przez drugą linię boiska, rozszyła nam właściwie nasz zespół w obronie, przepuszczenie piłki, uderzenie już bez szans był w tamtej sytuacji Wojciech Szczęsny, a potem dobitka, już dobicie leżącego, bo zeszło powietrze już z nami u nas na 1-2, natomiast rzut karny właściwie zamknął nam mecz, zamknął nam nadzieję. Widać to było po twarzach reprezentantów Polski, że niewiele chyba tutaj uda się jeszcze zrobić. Wojciech Szczęsny z kartonikiem żółtym za uratowanie fatalnego indywidualnego błędu, indywidualnej interwencji Jana Bednarka, później jeszcze fantastyczna obrona, więc tak jak mówiłem, Szczęsny i Zieliński mogą chodzić z podniesioną głową po tym spotkaniu, natomiast reszta no niestety nie dowiozła. Były momenty Nikoli Zalewskiego, były momenty Przemysława Frankowskiego, ale to było niestety za mało, żeby postawić się Austriakom i przegrywamy to kluczowe spotkanie. Nie wiem, czy nie wdarł się delikatny chaos w zarządzanie tym meczem Michałowi Probierzowi, bo ja absolutnie nie rozumiałem tej zmiany Kamila Grosickiego. Kamila Grosickiego, który przez ostatnie mecze w reprezentacji Polski nie odgrywał żadnej roli. Kamil Grosicki nie dostawał minut od selekcjonera i nagle to on ma ratować reprezentację Polski. Nie wiem, może dlatego, że jest zawodnikiem bardzo doświadczonym, może dlatego, że Michał Probierz widział w nim piłkarza, który dźwignie. Natomiast dopiero później wchodzi też Kacper Urbański, który wydawało się, że akurat ciśnienie trzymać potrafi, że ma akurat ten układ nerwowy bardzo silny, a wydaje mi się, że on do tej małej gry przydałby się znacznie wcześniej, więc ogólnie tak jak chwaliłem Michała Probierza za zarządzanie spotkaniem między innymi z Holandią, czy generalnie przez te miesiące, w których jest selekcjonerem, bo często dokonywał takich szybkich wyborów, nie czekał na zmiany do 60 minuty, tylko potrafił już w przerwie zmieniać, tak jak dzisiaj Piotrowskiego na Modera. Często trafiał, dzisiaj moim zdaniem po prostu Michał Probierz nie trafił. Co dalej? We wtorek gramy z Francją, we wtorek gramy z wicemistrzami świata. Nie wiem, dajcie znać, czy wy wierzycie. No ja absolutnie nie wierzę, żebyśmy to spotkanie byli z trójkolorowymi w stanie wygrać. A to oznacza też, że my się po prostu z Euro żegnamy. Euro, do którego dostaliśmy się tylnymi wejściami. No nie chcę mówić brzydko psim swędem, ale po fatalnych eliminacjach podnieśliśmy się w barażach. Wszyscy dostaliśmy taki zastrzyk pozytywnej energii, jeśli chodzi o ten awans do Mistrzostw Europy. Piłkarze też zbudowali razem ze sztabem dobrą atmosferę, ale to jest za mało. No to jest niestety za mało, żeby pograć w piłkę na odpowiednim poziomie, żeby pograć w piłkę na Euro tak, aby zapunktować. Chwaliliśmy nasz zespół, że chce grać,
że chce grać odważnie. Natomiast dzisiaj wydaje mi się delikatnie to Michał Probierz zatracił, postawił bardziej na fizycznych piłkarzy i to się ostatecznie moim zdaniem zemściło. Niestety reprezentacja Polski zagrała słabe spotkanie, zagrała bardzo słabą drugą połowę. Myślę, że piłkarze sami na sobie nie pozostawią tej suchej nitki. Robert Lewandowski też duży ogólnie zawód ze względu na tę kontuzję, która jednak też każe nam zadawać te poboczne pytania, w jakim zdrowiu był kapitan reprezentacji Polski. Czy był na 100% gotowy? Pewnie nie, skoro pojawił się dopiero w drugiej połowie na boisku. No dobrze, to chyba tyle. Nie ma sensu więcej się nad tym meczem rozwodzić i znęcać się nad reprezentacją Polski. Katastrofa w obronie. Zmiażdżeni piłkarze Michała Probierza w środku pola, tam wygrali Austriacy, tam miała odegrać się ta największa, najważniejsza bitwa tego spotkania, tej wojny w Berlinie. Przegraliśmy tę wojnę, przegraliśmy to spotkanie 1-3 i najpewniej wracamy do domu. Dajcie znać, jak widzicie ten mecz, kto was najbardziej rozczarował. Komu być może warto postawić jakiegoś plusa, choć po porażce, jakie to ma znaczenie? Jak oceniacie też decyzję Michała Probierza? Te sprzed spotkania i te w trakcie, gdy już tym meczem zarządzał. Niestety, Polska jest na tarczy. To Polska wraca na tarczy najpewniej do kraju, więc kolejny turniej z dużym zawodem. Cóż dalej czynić? Na razie trzeba jednak zamknąć to Euro 2024 meczem z Francuzami. Na dziś to tyle w Football Insiderze. Zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie suba, bo pędzimy po 200 tysięcy. Tomek Włodarczyk odmeldowuje się już tutaj z Berlina, gdzie za moimi plecami powoli zachodzi słońce i to słońce metaforycznie zachodzi również w tym turnieju dla reprezentacji Polski.